poniedziałek, nowy tydzień i zacząłem tutaj w okolicach Hamburga. Dzisiaj mam do zrobienia 4 miejsca. Miałem jeździć z Niemcem, który miał mi pokazywać triki, ale po jednym pułku tak mu nagadałem, co tu nie pasuje, co tu nie działa, jak to nie działa, jak to nie funkcjonuje, że po prostu zawinął się. Zjechałem na warsztat, wymienił mi stworzeń w cęgach i okazało się, że nie ma dekla na jednej z osi. Założył mi ten dekiel, kazał jechać i no i jeżdżę już sam. Dzisiejszy dzień taki wokół komina, 4 tury po 20 km tam i 20 km z powrotem. Jutro zapowiada się podobny dzień, bo już dostałem 2 tury na jutro. Też Hamburg, tylko troszkę dalej, z drugiej strony Hamburga, nie tu od naszej strony, tylko z drugiej strony. Środa rano, jestem w tej chwili w drodze z Hanoweru do Hamburga. Zostało mi 60 km i będę się ładował i znowu na Hanower. Ale już jest środa, za 2 dni do domu, więc nie ma się czym przejmować. Chciałem wam powiedzieć o tym, co wydarzyło się wczoraj. Wczoraj jeździłem takie wokół komina, ale w pewnym momencie zostałem wezwany do firmy. Zostałem wezwany do firmy, do technicznego. Okazało się, że nie było to wezwanie do technicznego, tylko wezwanie do
szefowej, technicznego i jednego z gości od dźwigów. No i dostałem opierdziel za uszkadzanie towaru. Pytane dlaczego, po co, na co. Ja mówię, no przez prędkość, no i że ja nie mam doświadczenia, tak? Że nie ma czasu, ja nie mam doświadczenia też. Nie, ty się nie musisz nigdzie spieszyć, ty masz to robić dokładnie. Tak? Gdyż uszkodziłem 12 kamieni jednym wyjazdem, a cała tura to jest chyba 80, więc jedna, prawie jedna czwarta była uszkodzona. I ja się tłumaczyłem i powiedziałem im, że ja nie chcę jeździć na dźwigu. Może nie na dźwigu, tylko na tym dźwigu, na wozić tych kamieni. Więc po rozmowach stwierdziliśmy, że no to od następnej tury już nie będę jeździł z dźwigiem. Prawdopodobnie będę jeździł ze sztaplarką taką, którą się ze sobą zabiera. I będę jeździł zwykłym zestawem, tylko po prostu na końcu będzie sztaplarka. I to tyle z wczorajszej rozmowy. No. Dla mnie jest to śmieszne, ale prawdopodobnie po takich awanturach, można tak to nazwać, kierowcy nie wracali z wyjazdu do domu, gdyż zapytano mnie, czy ja wrócę. Ja powiedziałem, no a dlaczego miałbym nie wrócić, jeżeli będę się zwalniał, to zwolnię się w normalny sposób, czyli dam wypowiedzenie i po prostu, a nie, że ja pojadę do domu i powiem, że można powiedzieć, pierdziele nie robię, tak? U mnie nie ma takiej opcji, nigdy w życiu takiego czegoś nie zrobiłem, nigdy w życiu czegoś takiego nie zrobię. Czy to można załatwić w prosty sposób, czyli mam 2 tygodnie wypowiedzenia, czyli tydzień przed zjazdem do domu mówię, że się zwalniam, pracuję do końca tygodnia, jadę do domu na tydzień i po wypowiedzeniu. To nie trzeba rzucać dokumentami, to można wszystko załatwić. Oczywiście są sytuacje, które wymagają, że tak powiem, takich rozwiązań, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Zauważyłem, że bardzo dużo kierowców po prostu rzuca dokumentami, bo znalazł lepszą robotę, no to on rzuca dokumentami, nie bierze żadnego wypowiedzenia, żadnego nic. No ja tego nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem. Ja tego nigdy nie zrobiłem.
pracy. Dzisiaj jest mój ostatni dzień na dźwigu. Postaram się nakręcić jak najwięcej filmów takich, żeby nie mógł się do mnie nikt przyczepić, że kręcę budowę firmy, bądź jakby to tam miało wyglądać. I do domku. Jestem w tej chwili koło Wolfsburga. Miałem 3 miejsca rozładunku z jednego auta, więc bardzo dużo, nietypowe jak na tą robotę. I 2 miejsca już zrzuciłem. Zostało mi ostatnie miejsce, jeden rodzaj towaru. Zostało to miejsce, którym rozwaliłem tak dużo cegieł ostatnimi czasy. I przez to miejsce też rezygnuję z dźwigu. Ponieważ za dużo stresu mnie to kosztuje. Czuję się, że nie jestem w tym dobry. Chociaż nie jestem też najgorszy, ale jakże nie zarabiam więcej przez to, że jeżdżę na dźwigu, to wolę tego nie robić. Jeżeli mogę zarabiać na plandece to samo, to po co się męczyć na dźwigu?